ekonomicznego rozwoju Polski i innych państw europejskich jest teraz bezczelnie naruszany przez imigrancką poprawność polityczną autorstwa współczesnej światowej oligarchii finansowej. Natomiast główne mniejszości narodowe znajdujące się na obszarze Polski współcześnie mają swoje państwa, włącznie z białoruską i żydowską. Wystarczy polityka adekwatna zabezpieczeniu praw Polaków w tych krajach. Dopiero zagrożenie ogólnie pojętemu bezpieczeństwu państwa polskiego może wiązać się z zawieszeniem praw mniejszości narodowej ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej, dających historyczne dowody zbrodni wobec narodu i państwa polskiego. Roman Dmowski, architekt odzyskania Niemiec, od Niemiec zachodnich ziem polskich i słowiańskich, ustanowienia zachodniej granicy II Rzeczypospolitej, widział i przeciwstawiał zagrożeniu szowinizmem ukraińskim, będącym dziełem austro-niemieckim. Obecnie ten problem nabiera niebezpiecznych rozmiarów, na co w swych wielopoziomowych działaniach nie pozostaje obojętny obóz Wielkiej Polski. Od 1989 roku polska polityka zagraniczna swe sentymenty niebezpiecznie lokuje na historycznych kresach wschodnich, forując mit Piłsudskiego z jego wielonarodowościową ideą federacyjną. Jednocześnie kuleje pomoc Polakom tam mieszkającym. Natomiast o niemieckim Drachnach Osten na zachodnim pograniczu Rzeczypospolitej panuje poprawne polityczne milczenie. Roman Dmowski przedstawił zgubną rolę diaspory żydowskiej w dziejach Polski oraz aktywnie sprzeciwiał się ówczesnej antypolskiej polityce żydowskiej. Uważał katolicyzm za trwale wpisany w moralność narodową, jednocześnie naród stanowiąc suwerenem decyzji politycznych. Jego piśmiennictwo jest niezastąpionym i aktualnym drogowskazem zdrowej polityki polskiej na dziś. Nie możemy zmarnować tego dorobku. Dajmy dowód, że jesteśmy zdolnymi uczniami twórcy polskiego nacjonalizmu. W dniu 8 stycznia 1999 roku, 60. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, Sejm Rzeczypospolitej docenił jego zasługi uchwałą. Obóz Wielkiej Polski nie tylko przekazuje spuściznę warsztatu politycznego Wielkiego Polaka następnym pokoleniom rodaków, lecz także wciela w realia współczesnej działalności o wolną, suwerenną i wielką Polskę. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Dziękuję koledze Stachurskiemu z obozu Wielkiej Polski i cieszę się, że przygotował na temat Romana Dmowskiego ten rys biograficzny, zwłaszcza potrzebny dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo wielu naszym Polakom starszego pokolenia nie mówiono prawdy o Romanie Dmowskim poza inwektywami. Serdecznie proszę pana Antoniego Guta, z tyłu. Przedstawiciela, proszę bardzo, naszego, można powiedzieć, polskiego samorządu, jaki on miał szansę zaistnieć przy Lidze Polskich Rodzin. Bardzo proszę, bo te tradycje narodowe są u nas. Bardzo proszę. Samorządowe. Pan Antoni Gut, proszę bardzo. Cóż tu powiedzieć, no mamy dzisiaj 2 stycznia. Rocznica śmierci chyba największego Polaka w dziejach. No my przyszliśmy tutaj uczcić pamięć człowieka, który nie był politykinierem, tak jak to jest 99,9 tak zwanych polityków. To był człowiek, który interes narodowy miał jako pierwszy. Interes narodowy formułował nie jako jakaś idea, jakaś myśl, tylko interes narodowy to interes Polaków, obrona Polaków, obrona przed urzędnikami, przed politykami, przed skorumpowanymi sędziami, komornikami, prokuratorami, bankami, korporacjami, reżimowymi dziennikarzami. To jest interes narodowy. Każdy, kto myśli tylko, że machanie flagą jest wyrażeniem interesu narodowego, to myśli trochę dziecinnie. To nie jest to. Interes narodowy dzisiaj to jest obrona polskich interesów. Obrona
polskich obywateli, obrona Polaków, wszędzie, gdzie oni się znajdują. Czy są w Polsce, czy są gdzieś na świecie. Tak sformułowany interes narodowy zapewne byłby miły, jest miły panu świętej pamięci Romanowi Dmowskiemu. Dlatego każdy, kto chce kontynuować wielkie tradycje Romana Dmowskiego, wielkie tradycje ruchu narodowego w Polsce, polskiego ruchu narodowego, musi wziąć pod uwagę ten fakt, że obrona interesu narodowego to jest obrona interesu Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Antoni. Proszę państwa, chciałem zaprosić jeszcze tych, którzy ze starszego pokolenia narodowców mają coś do powiedzenia młodzieży, bo jest troszkę młodzieży warto. Janku, czy jesteś przygotowany? Zapraszam. Mogę? Janek Strzeżyk. Proszę bardzo. O, jest jeszcze... To za chwilkę. Pani Zofia. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że jestem z wami tutaj w dniu śmierci tego wielkiego Polaka, Romana Dmowskiego. I co można dzisiaj tu jeszcze powiedzieć? Temu człowiekowi, temu wielkiemu Polakowi musimy, mamy obowiązek składać wielki hołd, ponieważ to on właśnie, jeden z tych wielkich, przyczynił się do odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Zawsze, będąc młodym człowiekiem, rozmawiając z moim świętej pamięci, moim ojcem, to zawsze mi przypominał, czytaj Romana Dmowskiego. Tam się dowiesz, co będziesz musiał postąpić i jak zachować się w danej sytuacji, bo w Polsce będzie jeszcze nie raz potrzeba, że trzeba będzie stanąć, zjednoczyć się i walczyć o interes Polski i Polaków, tak jak tu przed chwilą powiedział Antoni Gut, bo interes Polski i Polaków jest sprawą najważniejszą dla nas wszystkich, a szczególnie dla was młodych, bo tu jest was troszeczkę, bo musicie o tym pamiętać. I tak jak powiedział mój ojciec, żołnierz generała Sosabowskiego, który również zmarł 2 stycznia, tak jak Roman Dmowski 8 lat temu, tak ja staram się zawsze postępować. I z tego miejsca, tu spod grobu świętej pamięci Romana Dmowskiego, chcę wszystkich pozdrowić, zwłaszcza tutaj obecnych, no i wszystkich Polaków, którym leżą na sercu losy naszej ojczyzny i interes Polski i Polaków. Cześć jego pamięci. Cześć. Dziękuję Jankowi, który pochodzi z zacnej, chłopskiej, polskiej rodziny, która się nie bała nigdy ciężkiej pracy na roli, ale w imię dobra wspólnego. Także potwierdzam, tata Janka jak najbardziej do końca wytrwał. Wytrwał i jeszcze przysposobił syna i przygotował wnuków do pracy dla Polski. Jest z nami pani Zofia Kozłowska z Ligi Polskich Rodzin. Pani Zofia się nie wstydzi przyznać, że jest z tej organizacji, że jest jej wierna. Proszę bardzo. Może na wstępie na temat Ligi Polskich Rodzin to króciutko, bo nie od tego chciałam zacząć w tej chwili. Proszę państwa, Liga Polskich Rodzin składa się nie tylko z jednej osoby, która może budzić jej działalność pewne kontrowersje. Jest to organizacja w tej chwili bardzo słaba, zresztą zdradzana od podstaw i grupuje ludzi naprawdę wspaniałych. I jeżeli utrzymujemy tę organizację nadal, to dlatego, żeby tych ludzi nie rozproszyć. Bo ja bardzo tych wspaniałych ludzi, czy z Kielc, czy z Częstochowy, czy z Tarnowa Lubelskiego, a mamy spotkania przynajmniej raz w roku ogólnokrajowe, no niesłychanie wysoko cenię i musiałabym dużo mówić, co ci ludzie na swoim terenie robią i również w intencji Dmowskiego, na przykład w Kielcach wywalczono pomniki dla dwóch ludzi, którzy w ostatniej chwili, będąc w Dumie Rosyjskiej, załatwili, że car
rosyjski wydał oświadczenie o niepodległości, o niepodległości polskiej. Przypomnij, Sławku, jak oni się nazywali, to byli, w tej chwili zapomniałam, to był ksiądz i zresztą całkowicie zapomniany, to się udało zrobić. Wiele takich rzeczy i naprawdę przy takim rozproszeniu ruchu narodowego trzeba po prostu stawiać nie na taką czy inną osobę, tylko na ludzi, którzy w tej grupie jest. Ale tu chciałam teraz wrócić do Romana Dmowskiego, bo ruchów narodowych jest wiele, nie tylko Liga Polskich Rodzin i tak samo je doceniamy, ich działalność. Proszę Państwa, właśnie Pan Gutz mówił o interesie narodowym. Największą tragedią jest to, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest interes narodowy. Niestety sytuacja, jaka jest i w drugiej połowie przedwojennej Rzeczypospolitej, która została zdominowana przez propagandę Piłsudskiego i ta propaganda Piłsudskiego, skrajnie antyrosyjska, mit Piłsudskiego dotrwał do dzisiaj. Tak samo obecnie właściwie wszystkie, większość środków masowego przekazu stosuje propagandę, która jest, nie reprezentuje interesu polskiego. Niestety większość społeczeństwa, zresztą ci ludzie, którzy opanowali Polskę po tak zwanej transformacji w wyniku rewolucji, sterowanej rewolucji Solidarności, to oni powiedzieli, wystarczy, że będziemy mieli środki masowego przekazu, przekonania społeczeństwa polskiego będą w naszych rękach. I tak jest. Nie wiem, czy powinnam w tej chwili ujawniać interesy polskie jako sytuacje międzynarodowe. Obserwujemy w tej chwili nieprawdopodobną kampanię antytrumpową. Nieprawdopodobną kampanię antyrosyjską, a właściwie antyputinowską. Nie ma takiej karykatury, takiego obelżywego w tym, którego by nie rzucono na Putina. I teraz trzeba rozróżnić, dlaczego tak bardzo te nasze elity w cudzysłowie popierają panią Clinton i to ugrupowanie clintonowskie i dlaczego te nasze elity w cudzysłowie tak bardzo nienawidzą Putina. Czy mogę to sformułować? To znaczy wykładnie polityczne, króciutko. Bo tu jeszcze są koledzy, którzy chcieliby przemówić. Tam już koledzy niektórzy się nudzą z tyłu i dlatego proszę skracać. Już wobec tego. Po prostu o co chodzi. Putin wraca do tradycji, Rosję nawraca do tradycji chrześcijańskich, narodowych, do źródeł. I stąd jest ta potworna nienawiść do tej postaci. I chyba bym na tym zakończyła dzisiejszą wypowiedź. Dziękuję bardzo. Pięknie. Chciałbym dać szansę każdemu, zwłaszcza z młodych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, którzy wchodzą w to życie polityczne, narodowe, biorąc pod uwagę doświadczenie naszych starszych przedstawicieli ruchu narodowego. Bardzo proszę, może Jarosław, proszę bardzo. A więc mój antenat 5 lat przed własną śmiercią był w długim sznurze konduktu pogrzebowego, który się ciągnął z katedry świętego Jana aż do miejsca, w którym jesteśmy. To miejsce jest warszawskim sanktuarium. Mogę tak śmiało to nazwać. I co do polityki polskiej, ja dla przypomnienia taką ciekawostkę wyczytałem kiedyś. W 1937 roku przyjechali do Dmowskiego Niemcy z pisma naczelnego partii hitlerowskiej Feldkirchen Beobachter.
i zapytali Siedlowskiego, jakie są warunki poprawnych stosunków polsko-niemieckich. Dmowski wymienił trzy. Nienaruszalność granicy polsko-niemieckiej, nienaruszalność granicy niemiecko-czechosłowackiej, natomiast z polskiej strony zgoda na Anschluss Austrii. I trzeci warunek, niedopuszczenie do powstania państwa ukraińskiego. Jakiego, w jakiejkolwiek formie. I teraz na samym początku powiedziałem, prawdziwy król polskiej polityki. Ostatnio w Święto Niepodległości mieliśmy chucpę z panem Kaczyńskim, bratem zdrajcy. I nie tylko. Który uwiarygadnia się pod naszymi świętościami, pod naszymi autorytetami. Również wcześniej był pan Duda. Ludzie, którzy pełniący obowiązki prezydenta. To są ludzie, którzy w żadnym wypadku nie reprezentują polskiej racji stanu. Jeżeli pan Duda przekazuje 4 miliardy złotych banderowcom, którzy mordowali Polaków, pogrobowcom Bandery, pan Kaczyński, właściwie nie naczelnik, ale namiestnik na Judeopolonie, składa kwiaty pod jego pomnikiem, to robi zwyczajną szopkę, znając doskonale polską psychikę, że bardzo lubimy kokardki, bardzo lubimy gesty, jak bardzo lubimy świecidełka, jak Indianie w Ameryce Południowej, kiedy przybywali konkwistadorzy. Wie, że jesteśmy na to czuli, natomiast nie czytamy Dmowskiego, nie wyciągamy wniosków, a przede wszystkim nie jesteśmy pamiętliwi na to, co się stało. Tak jak każdy Polak ma obowiązek zapytać każdego Niemca, co robił twój dziad, ojciec 72 lata temu, tak samo każdy ma święty obowiązek zapytać pana Dudę, co robił 3 lata temu w czasie obrad Knesetu w Polsce, komu, kiedy odzyskamy nasze pieniądze, które my wypracowujemy, kiedy zakończy się nasiedlanie Polski Ukraińcami, a przypomnę, że docelowo chcą zasiedlić w Polsce do 5 milionów. I jeżeli ktoś ogląda film Wołyń, to niech przygotuje się na realia tego, co nam szykują. Adam Michnik to już wypowiedział, co szykuje, kiedy Polacy zaczną się zbierać i organizować. Więc generalnie należy spodziewać się jak najgorszych rzeczy ze strony naszych wrogów. Czytać Dmowskiego, wyciągać wnioski. I myślę, mam nadzieję, że 11 listopada w tym roku notoryczny psychopata według mnie, Jarosław Kaczyński, nie będzie przez kolegów z Stronnictwa Narodowego witany jako namiestnik państwa, bo temu panu jest bliżej do towarzysza Zemana Piłsudskiego niż do Romana Dmowskiego. Dziękuję. Zresztą był na początku zwolennikiem. Kilka słów prawdy, gorzkiej prawdy, ale koniecznej, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie stajemy do raportu przed Romanem Dmowskim, który uczył nas... Kolego Sławku, jedną minutę celem riposty. Dajmy zadanie, odpowiedź. Jakie wykonywało Stronnictwo Narodowe pod pomnikiem Romana Dmowskiego, to było wykonać szum medialny. My tu wszyscy pięknie mówimy, piękne przemowy, ale czy za tym idą jakieś czyny, jakieś ruchy? Dobrze. My powinniśmy być raz zjednoczeni, silni, żebyśmy się mogli postawić. Czy ktoś stanął w obronie na przykład Mateusza Piskorskiego z tych partii, tutaj jest Liga Polskich Rodzin, pięknie mówią wszystko, cacy, cacy, ale no samymi przemowami my nic nie zrobimy. I zakończę, wrócę do Romana Dmowskiego. Nie możesz być lwem, to bądź lisem. Pięknie. Skończyłem, czołem. Dziękujemy pięknie. Jak to mówią, uderz w stół. Ale nie. Róbmy swoje. Cenię wypowiedź tutaj kolegi, jak się nie przedstawił. Jarosław. Kolegi Jarosława, bardzo sobie cenię. Po to tutaj się zgromadzimy, po to tutaj jesteśmy, żeby sobie różne słowa wypowiedzieć. I Dmowski chyba o tym mówił, że droga do wolności to prowadzi nie tylko jedna, ale jest kilka dróg. A my robimy to, co należy w naszym rozumieniu do naszych obowiązków. Jesteśmy na takim poziomie, jakim jesteśmy. I tu się możemy głęboko uderzyć w brzuch, że również to jest nasza wina. Proponuję w głowę się uderzyć.
Drodzy Państwa, zapraszam młodych ludzi, żeby wypowiedzieli się od siebie. Bardzo proszę. Po kolei, kto ma siłę i odwagę? Proszę bardzo. Ale ktoś musi podtrzymać. Kolega. Niech któryś z kolegów zmieni tutaj przy transparencie. Bardzo proszę. Proszę kolega, proszę zabrać głos. Zaraz. Podajmy szansę tym, którzy jeszcze nie byli. Bardzo proszę. Właśnie chciałem. Wytrwajmy. Miejmy do siebie cierpliwość. Bardzo proszę. Tak, znaczy wspominając Romana Dmowskiego właśnie... Warto wspomnieć o jego realizmie politycznym, taki jaki był na tamte czasy, kiedy żył. No ale też warto to przełożyć na... Bo to nie ten cmentarz. Tak, nie to wyznanie. Właśnie odnośnie realizmu politycznego Romana Dmowskiego, który warto też przełożyć na dzisiejsze czasy. No trudno, no nie mamy rządu takiego może w pełni narodowego. Takiego byśmy sobie tutaj wszyscy życzyli. No ale no, powiedzmy sobie szczerze, przy jakie by nie był, jakby ktoś nie miał zastrzeżeń do Kaczyńskiego czy do ministrów poszczególnych. No jednak warto byśmy jednak starali się wykorzystać tą dobrą zmianę, żeby coś jednak dla Polski zrobić. No więc prosta sprawa, nawet w samorządach, starajmy się na przykład korzystając z tych zmian, ze zmian personalnych w polityce, które Błaszczak robi, no starajmy się tych trochę paru postkomunistów ze stanowisk usunąć. Jest okazja, zróbmy to. Jest okazja, no Macierewicz w służbach wojskowych zrobił czystki takie, tam już postkomunistów praktycznie właściwie żadnych nie ma. Pora się wziąć za policję, tak? Wojska nie liczy. Musimy to wykorzystywać. Musimy wykorzystywać te szanse, które z te możliwości, tak jak robił Roman Dmowski właśnie w czasach I wojny światowej, musimy wykorzystywać te możliwości my dzisiaj takie, które mamy, które nam sytuacja polityczna stwarza. Niezależnie, czy ktoś obraża na ministra Macierewicza za to, czy na prezydenta Dudę, no można, że ktoś komuś, no nie każdy, do każdego można mieć jakieś zastrzeżenia, prawda, no rozumiem to, tak? Ale jednak trzeba wykorzystywać to przy tych wszystkich mankamentach, które są no oczywiste, no wiadomo, pewne rzeczy nam się nie podobają, ale musimy wykorzystywać te szanse, które są stwarzane. Musimy się angażować w samorządy, starać się rozliczać afery, żeby gość towarzyszy z PSL-u trochę tam powsadzać do więzień za to, co nakradli. No nie bój mi się tego słowa, nakradli, bo to, co się działo w samorządach, czy w prywatyzacjach szpitali, na przykład, czy... Kolego, puentę, dobrze? Wiemy, że mamy wykorzystywać sytuację, szansę, tak, jaką nam daje polityczny. Nowa zmiana. Wykorzystujmy realizm. Dekoracje, ale pod dekoracją zawsze można coś zorganizować, coś ugrać. Tak? Dziecko. Niewiele. Czyli kierujmy się tym realizmem politycznym, czerpmy z myśli Dmowskiego przede wszystkim ten realizm polityczny, który właśnie nam nakazuje wykorzystywać szanse i budować po prostu silną Polskę. Tak? Dziękujemy pięknie. A kolega się przedstawi? Bardzo Szczerba. Tak.